Myślę, że jesteśmy bardzo dobrze do tego przygotowane. Na pewno taktycznie. Każda z nas gdzieś wieczorem siada, ogląda mecz, każdy, jaki Węgierki rozegrały. Myślę, że nie ma co patrzeć na to, czy to są właśnie Węgierki, czy to jest ktoś inny, czy będzie łatwiej, ciężej. Nikt się przed nami nie położy. Węgierki są bardzo mocnym, solidnym zespołem, który na pewno będzie walczył w obronie, walczył w ataku. I po prostu my musimy dać siebie wszystko i liczyć na to, że to będzie nasz dzień. Nigdy nie przypuszczałam, że tak moje życie się teraz potoczy. Dlatego myślę, że to jest akurat ten moment, kiedy właśnie trzeba to wykorzystać, kiedy skupić się na tym i cieszyć się z tego, że tutaj jestem. Traktować to jako formę nagrody i dać siebie wszystko. Po prostu wywalczyć to, co walczyło się przez cały sezon, to teraz wywalczyć za orzełka to zwycięstwo i pójść dalej za ciosem. Warunki są nieporównywalnie lepsze. Na pewno nawet mieszkanie w dwuosobowych pokojach to jednak jest komfort, jest porządne jedzenie. Ale nie ma co na to patrzeć tak naprawdę, no, teraz po prostu trzeba wyjść na boisko. Jest na pewno lepiej, na pewno się lepiej wysypiamy i na pewno się lepiej czujemy.